Zabrzu coraz bliżej uruchomienia centrum przesiadkowego. Tak zwana belka przy ulicy Goethego wyglądała jak ruina. Teraz już trudno rozpoznać to miejsce. Mieszkańcy czekają na te zmiany od lat, a teraz muszą poczekać jeszcze chwilę na otwarcie. Łukasz Kądziołka. Tak jeszcze 3 lata temu wyglądała belka, czyli dworzec autobusowy przy ulicy Goethego w Zabrzu. Mieszkańcy nie wspominają tego miejsca dobrze. Będzie coś lepszego, przecież było naprawdę beznadziejne tam to, co było przedtem na tym Goethego. No to wyglądało tak, jak nie z tej epoki trochę. No właśnie. A my już jesteśmy w XXI wieku. Ważny węzeł komunikacyjny z roku na rok wyglądał coraz gorzej, ale od 2022 roku, gdy rozpoczęło się wyburzanie, przechodzi metamorfozę, na którą czekają już od dawna mieszkańcy i pasażerowie. Każdy jest ciekawy, jak to wszystko będzie, nie? No. Ale chyba już powinno być już skończone, z tego co wiem. No też tak słyszałem, że to miało być skończone, coraz coś wstrzymane. Wstrzymane nie jest, a skończone prawie. Choć początkowo prace miały potrwać do wiosny 2023 roku. Przeciągnęły się, więc nadal pasażerowie muszą wsiadać i wysiadać na tymczasowym dworcu na placu dworcowym, a autobusy omijają centrum. Termin oddania inwestycji opóźnił się około pół roku, ale wynikało to z tego, że grunt, na którym posadowiony został budynek, był bardzo niestabilny i wymagał bardzo skrupulatnej, intensywnej, kosztownej i czasochłonnej pracy. Żeby można tu było wybudować trzykondygnacyjny budynek, trzeba było wzmocnić teren. Teraz trwają jeszcze ostatnie poprawki, ale z nowego centrum przesiadkowego nie można jeszcze korzystać. My weszliśmy do środka. Na parterze są przystanki i poczekalnia, a na dwóch kolejnych piętrach parking na łącznie 140 samochodów, a także punkt obsługi mieszkańca, w którym jest bardzo zielono. Zieleń znajdzie się też na dachu, który będzie jednocześnie tarasem widokowym. Miasto dogrywa jeszcze z ZTM-em szczegóły organizacji przewozów w nowym centrum. Z tego co wiem, uzgodnienia zostały już poczynione, tak więc już w najbliższych dniach, w miesiącu luty, mieszkańcy i pasażerowie będą mogli korzystać z centrum przesiadkowego. Pasażerom pozostaje życzyć, żeby autobusy się nie spóźniały, tak jak było to w przypadku budowy centrum przesiadkowego w Zabrzu.